Artur Kornik-Sowiński, jesteśmy akurat przy gali Fame MMA 8. Artur, twoim okiem spojrzenie tylko na jedną walkę, która była tutaj, wzburzyła wszystkich, gdzieś tam rozgorzały dyskusje, mówię o walce Marcina Najmana i Kasiusza. Ty dzisiaj pracowałeś też jako dziennikarz, czego się cieszę, bo mówiłem, że masz do tego dryk i to gdzieś było widać ileś razy, że ty się medialnie dobrze czujesz. Zresztą ja widziałem, że zawodnicy lubili z tobą rozmawiać i nie odmawiali tobie wywiadu. Dziękuję ci bardzo za taką opinię, jest to naprawdę dużo dla mnie to znaczy. No ale słuchaj, kto odmówi mistrzowi KSW, tak? Chociaż byłem mu kiedyś, ale być może przyszłemu i kiedy będziesz z powrotem tym mistrzem KSW, to kto powie, że ty, słuchaj, nie chciałem z tobą zrobić wywiadu i tak dalej. No wiesz jak to jest, nie? No, wiesz co, ja myślałem, że po prostu mnie lubią, ale to rzeczywiście, no ta kwestia może mieć znaczenie. Tak, ja tam gdzieś wiesz, był taki, ja zrobiłem wywiad z Kasiuszem wczoraj i ludzie napisali, ale on normalnie rozmawiał, dał normalny wywiad i tak dalej, to pierwszy taki przypadek, nie? A ktoś pisze tam pod spodem, on napisał, że nie, Kornikowi Sowińskiemu też dał normalny wywiad, wiadomo, nie? Ja mówię, no tak, no jest mistrzem KSW, więc chłopak się zachowuje normalnie, nie ma tutaj większego problemu z tym. Ale bardzo dużo, no w komentarzach ludzie zwracają właśnie uwagę, że no, Kasiusz inaczej rozmawia. Ogólnie większością dziennikarzy, którzy go podpuszczają. Tak. Znaczy wiesz, no tutaj akurat, nie no fajnie. No, nie, to... Słuchaj, ja przed chwilą nawet rozmawiałem też z twoim byłym rywalem, który cię potraktował głową, o ile dobrze pamiętam tą sytuację. Mówiłem, zaraz żyję, już wszystko w porządku między wami? Głową, kolanem. Tak. Oj, było tam. Ta walka też mnie wzburzyła, bo nawet byłem zły kiedyś na Anzora, że tak się zachował jak ostatni gangster w trakcie pojedynku, a powinien sportowo do tego podejść. Wszystko między wami w porządku. Tak, nie, oczywiście. No, nawet wiesz, od razu po tych pojedynkach, mimo tych fauli było od razu wszystko okej. Okay. No czasami faule się zdarzają, tak? No, dzisiaj w walce Najmana też się zdarzyły. No właśnie, wrócimy do tej walki. Co powiesz o tej walce, Artur? Ja wiedziałem, że Marcin czymś zaskoczy. Nie sądziłem, że zaskoczy czymś takim mocnym. No on chyba, szczerze powiem, że moim zdaniem on liczył na dyskwalifikację już po pierwszym obaleniu i ciosach. No bo musiał się z tym liczyć i wydaje mi się, że już tam liczył na dyskwalifikację. To się... Nie, ale powiodło. Bał się podjąć ryzyka w boksie, czy po prostu nerwy były tak duże, że po prostu to musiało w pewnym momencie eksplodować gdzieś tam, bo było widać, ja wczoraj widziałem, jak rozmawiałem z nim, że było napięcie i to, mówię, znam go ileś lat i w żaden sposób tutaj nie zaskoczy mnie tym, że on mówi, że jest opanowany, ale ja widzę, że nie jest, tak, widziałem to wczoraj i to się dzisiaj potwierdziło, tutaj nie ma dla mnie jakby specjalnie zaskoczenia tym, że coś się wydarzyło. Dla mnie też nie ma zaskoczenia, że coś się wydarzyło. Dla mnie zaskoczenie, bo teraz już niestety, kurczę, po wywiadzie moim z trenerem Herczykiem dostałem wideo i to, co zobaczyłem na tym wideo, to mnie zaskoczyło, że Damian dał się ponieść emocjom i no, tutaj, kurczę, no, trzeba powiedzieć jasno, tak, chwycił nogę Kasiusza i pociągnął, kiedy on leżał na ziemi trzymany przez trzech ochroniarzy. Z tą nogą jest problem, to ja wiem akurat od właściciela, współwłaściciela Fame MMA, sam Damian też powiedział o tym, ale poszedł, przeprosił, ale to już jakby stało się, tak, to już nie można powiedzieć, bo tu jeśli, powiedzmy, będzie jakaś poważna kontuzja nogi, to ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co tu będzie się działo. To ja tak jak mówię, no ja... Widziałem na powtórce, że tam coś tam z tą nogą było, że ją złapał i tak dalej. Przeprowadzałem z nim wywiad i wiesz, i on mówi, że on ją złapał, bo tam chciał kopnąć i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, no dopiero później dostałem wywiad. Szkoda, bo już teraz nie miałem okazji rozmawiać z Damianem. Ale to, jak opowiadał o tej całej sytuacji, to zupełnie troszkę inaczej odzwierciedliły to kamery, które to zarejestrowały. I to jest coś, co mnie zaskoczyło i zaskoczyło na minus. Bo zachowanie Marcina, szczerze, to ja nawet żałuję, że nie zszedł na wywiady, bo ciekawe jestem wytłumaczenia, tak? Bo to będzie, wygrałbym z Kasiuszem, gdyby, no nie, sędzia. Wiesz, to jest na zasadzie... Marcin zawsze potrafił uargumentować swoje porażki tak, że one nie wyglądają na porażkę. I ciekawy jestem, jak uargumentuje, wyjaśni nam to, co się stało w tej walce. No, aczkolwiek no tutaj już, tak jak mówię, zachowanie narożnika, właściwie no tylko trenera, no bo tutaj ten, no to mnie zaskoczyło na minus, bo to słabe.
Organizacja Fame MMA też podjęła decyzję, prawdopodobnie podjęła decyzję, bo najpierw pokazał się gdzieś na Instagramie, ja nie widziałem tego, a w międzyczasie rozmawiałem z Krzysztofem Rozparą i Krzysztof Rozpara jeszcze tak do końca nie potwierdzał rozwiązania kontraktu z Marcinem Najmanem, ale gdzieś brał pod uwagę, że taka sytuacja może mieć miejsce. Chwilę wszyscy pochłoną i każdy zobaczy, że popyt na Najmana dalej istnieje, także no wątpię, żeby rezygnowali z zawodnika, który przyciągnie znowu widzów, bo to jest paradoks, ale Marcin, mimo że przegrywa w takim stylu jak dziś, to on zyskuje. To, że to, co się stało w tej walce, to on zyskuje. On gdyby przegrał przez zwykły, nie wiem, sportową decyzję, tak, albo przez knockout, przez cokolwiek, nie zyskałby tyle rozgłosu, bo gwarantuję ci, że my o tym mówimy teraz i jutro będą o tym mówić ludzie, kiedy się będą spotykać. Dzisiaj chyba, ja nie chcę zaglądać do internetu, ale tam po prostu pewnie się gotuje, bo gdzieś tam przez moment tylko zerknąłem i po prostu były jakieś... I o to chodzi. Tutaj się, no niestety, no ale to tutaj Fame się zgadza, a jeżeli Fame się zgadza, to Marcin będzie miał robotę do końca życia i tutaj, tak jak już ludzie mu nie wierzą w to, że odchodzi na emeryturę, no to tak samo tutaj ja nie wierzę, że wiesz, popyt na niego spadnie, co ty? Może być taka wersja na przykład w bardzo znanej publicznej telewizji, że to nie był Marcin Najman, tylko to był statysta i w ogóle to się nie wydarzyło. Ja tak się śmieję, oczywiście podpowiadam wersję, nabijamy się, bo to po prostu trzeba na wesoło już podejść do tej sytuacji. Oby Kas już wrócił do zdrowia, bo to jest... Oby z tą nogą nie było, bo tak jak mówię, no, to co Najman odwalił, to każdy się spodziewał, że coś odwali, tylko nikt go oczywiście nie docenił i nie myślał, że to będzie aż tak grube. No, a cała reszta, co już było pociągnięte, no to już jest słabe i mam nadzieję, że Kasjuszowi to jest tą nogą, jest wszystko okej. Jest tu twoja partnerka Ania Mała, znana z programu Warsaw Shore. Dostawała propozycję na Fame MMA? Na pewno. Tak, no coś tam padało, tylko tak jak zwróciłeś uwagę, Ania jest mała. Ale są małe rywalki, to gdzieś no poszło właśnie, może tutaj, właśnie tak... tego typu, no bo... Podobno kobiety seksowne są małe, tak ktoś powiedział, chociaż to każdy oczywiście może zgadzać się, może się nie zgadzać. Ja tego nie twierdzę, tylko mówię o biegowych opiniach. Nie, no propozycje były, aczkolwiek no tak jak mówię, z rywalkami jest ciężko i też tak naprawdę z chęciami uprawiania sportu przez Anię, tak to ale ona jest raczej taką osobą, podejrzewam, że gdyby była jakaś oferta walki konkretna i tak dalej, to ta motywacja też by się urodziła, tak, ale tak to ona jest osobą raczej mało sportową i nie szukającą tak jakby na siłę wyzwań, więc tutaj my szczerze mówiąc też o tą walkę absolutnie nie ubiegamy. Zobaczymy, co czas pokaże, aczkolwiek... Może nie jest po prostu zdesperowana, żeby stawać do walki, bo wiadomo, są pieniądze, tak, za tym idą pieniądze, ale... Ale po co, no wiesz, na brak pieniędzy akurat nie narzekamy. Nie wiem, no zobaczymy, co czas pokaże, na tą chwilę nie ma tematu, no po prostu. Kto stanąłby w narożniku, gdyby wyszła do walki, wzięła propozycję, trenowała? Kurczę, wiesz co, ja się tak denerwuję na walkach kolegów, No właśnie, o tym mówię. Że nawet nie wiem, czy tutaj w ogóle wzięlibyśmy taką walkę, gdyby była propozycja, no bo to, no nie, naprawdę możemy pominąć ten temat, bo na tą chwilę on po prostu nie istnieje, no. Nie, no okej, okay, gdzieś ruszyłem ten temat, żeby po prostu tutaj zainteresować publiczność filmową, Anusza, Ania Mała. Publiczność jest mocno zainteresowana, bo to już, no, wiesz, ja tam kiedyś wrzuciłem, nagraliśmy taki filmik, gdzie Ania tarczuje, to... Tak, widziałem to. Non-stop były, wiesz, jakieś tam komentarze o Fame, zapytania o Fame. Ona ma smykałkę do sportu, ona naprawdę bardzo szybko łapie, nawet jak przez chwilę trenowała Silesianie, czyli w klubie, w którym ja trenuję, to wiesz, no to tam te dziewczyny bardzo szybko sobie radziła z nimi, aczkolwiek, no tak jak mówię, no tutaj... Nie wiem, czy ja bym w ogóle chciał takiej walki, takiego stresu, to chyba niepotrzebne nam jest. Zapytam cię, twoja kariera, tak? Bo niewątpliwie w organizacji KSW
doszło do pewnych roszad, przetasowań, odejście Mateusza Gamrota, myślę, że dominanta tej kategorii wagowej w Polsce, w pewien sposób stworzyło możliwość dla innych. Jak to mówią, ubył król, więc o królestwo zaczyna walczyć iluś zawodników i stawka jest bardzo wyrównana. I wśród jednych z faworytów, powiedzmy, ludzi, którzy są wymieniani jednym tchem, jeśli chodzi o organizację KSW w roli pretendenta do pasa, albo powiedzmy kogoś, kto będzie walczył o tytuł pretendenta do pasa, jesteś ty wymieniany. Jest wymieniany Borys Mańkowski, jest wymieniany w tej chwili Marian Żółkowski i o Wojtku Kazieczko nawet nie wspomnę, bo żeśmy na ten temat rozmawiali, ale jest też Roman Szymański. I co teraz z tym galimatiasem organizacja KSW ma zrobić, a nie zapominajmy o Szamilu Musajewie, który tam gdzieś w Dagestanie czai się na ten skok na Polskę. No dla mnie Kazieczko powinien mieć pierwszeństwo, bo zasłużył na to, aczkolwiek z tego co wiem ma kontuzję, no to więc tak jakby odpada z tego. Musajew moim zdaniem powinien być jego rywalem, ale wiemy, że jest pandemia, no i jest trudno go po prostu przemycić do Polski, więc też odpada. Cała reszta, którą wymieniłeś, moim zdaniem jest bardzo blisko walki o pas, aczkolwiek tych dwóch zawodników, których wymieniłem, którzy no niestety zawalczyć, moim zdaniem niestety nie mogą, no to oni powinni mieć moim zdaniem pierwszeństwo. Każdy inny ma jakieś ale, tak? No bo czy Szymańskiego zwycięstwa przekonują mnie do tego, żeby dostał walkę o pas? No może niekoniecznie. Czy moje zwycięstwa przekonują mnie, żebym dostał walkę o pas? Szczerze niekoniecznie. Seria Ziółkowskiego, przegrał z Gamerem, przegrał. W KSW ma rekord 2-2, to czy powinien walczyć o pas? No przegrał decyzją i to nie wiem, ludzie tak nagle, że ten, ale to była jednogłośna decyzja, to nie było bliskie, więc no też sorry, nie. Borys, no kurczę, ma jedną walkę na tą chwilę w kategorii lekkiej. Ja wiem, że on dominował w 7-7, ale na tą chwilę on ma jedno zwycięstwo w kategorii lekkiej. Z Waso to było w 7-3, czy tam 7-4. Teraz jest tylko Wrzosek, no więc też nie, no. Kogo by nie dali, tak szczerze, no, tych dwóch zawodników, których wymieniłem, co nie mogą, to oni powinni walczyć o pas, a cała reszta, no nie wiem, może turniej. No, to jest ciekawe rozwiązanie, bo już były takie systemy turniejowe, czteroosobowe gdzieś i przecież organizacja KSW po zwakowaniu pasa przez Mameda Halidowa później robiła czteroosobowy turniej, przecież Michał Materla, tak, Askam, Damian Janikowski, oni byli w tym turnieju i Marcin Wójcik, oni byli w tym turnieju, więc czemu nie, w wadze lekkiej, skoro jest taka konkurencja. To znaczy, ale też KSW jest na rękę zrobić, bo marketingowo lepiej się sprzedaje walka o pas niż turniej, tak, o pas. Więc na pewno, moim zdaniem, kogoś wybiorą na tą walkę o pas. Pewnie wybiorą tych, którzy będą głośniej krzyczeć. Ja, jeżeli będę walczył, będzie mi dane walczyć o pas, nie chcę być zapamiętany jako ten, który sobie walkę wykrzycza, tylko który wywalczył, dlatego ja krzyczeć nie będę. A jeśli chodzi o po prostu taką sytuację, że załóżmy jest ogłoszona walka Ziółkowski, Roman Szymański, któryś doznaje kontuzji, bo wiadomo jak to wszystko wygląda i jest propozycja do ciebie, ty jesteś już w tej chwili na grudzień gotowy do walki, jesteś także w takim gazie, bo widzę, że dobra forma jeśli chodzi o wygląd, a jak ty czujesz w tej chwili, w ogóle przygotowujesz się już tak intensywnie? Jestem w takiej formie, że tak jakbym się przygotowywał na grudzień, ale to czy będę walczył w grudniu, nie mogę na tą chwilę potwierdzić. Jasne, wiadomo o co chodzi, tak? Może być tak, że dostaniesz telefon i mówisz, że jednak nie w grudniu, a walczysz tam w lutym, tak na przykład. No to jest normalne. Na grudzień jestem gotowy i głęboko wierzę w to, że w grudniu zawalczę. To trzymam kciuki, żeby to się udało. Czekam na wyjaśnienie jeszcze, czekam też, a jeszcze jest Norman Park, żeśmy o nim w ogóle zapomnieli, a przecież Norman notorycznie nie robiący wagi Park jest, być może powróci z wagą właściwą, nie? Ale to nawet jak powróci, to niech najpierw dwa razy tą wagę zrobi, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby mu dawać walkę o pas. I to już nie traktujmy go ulgowo, niech walczy w 7-0 albo idzie do 7-7, no sorry, no ale takie są realia. No teraz wyzwał
Jejku, jak... To, mówisz o Kasiuszu? Nie, czy... nie, w 7-7 Grzebyk walczył z Aromskisem. Z Aromskisem, tak, Mariuszem, a było tak, wyzwanie. Tak, było wyzwanie, no gdzie z Aromskis, bądźmy szczerzy, no to jest 40-letni weteran. Ale już nie jeden sobie na nim zęby i nogi połamał. Tak, lata, kurczę, temu, no teraz, no bądźmy szczerzy, no kurczę, Grzebyka, gdzie Grzebyk miał nogę złamaną, no nie potrafił z nim wygrać rundy, no powiedzmy to szczerze, tak, więc tutaj, no kurde, to jest na zasadzie, tak jak z Legierskim się nikt nie chciał bić, dał słabą walkę i nagle każdy wyzywa Legierskiego. Nie szukajmy łatwych przeciwników, no ambicje sportowe, panowie. Zgadzam się i popieram to zdanie. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Tak naprawdę to jeszcze bym zapytał, bo dzisiaj widziałem dwie dziewczyny na Fame MMA, które walczyły i myślę, że Ania Mała chyba taki poziom, gdzie zawodniczki niewiele umieją, ale mają dużo serca. Jeśli ktoś ma dużo serca, to chyba by sobie poradziła z takimi rywalkami. No, tylko troszkę chyba za ciężkie są. Nie wiem, ile wniosły na wagę. Nie pamiętam, 50, dosłownie 50 chyba, 6, 50 albo 60. No, to jednak muszą troszkę zrzucić. To jednak jest... Czyli Ania Mała. Ania Mała, tak. To wszystko mówi. Tutaj niech zrzucają. Artur, miło było porozmawiać, fajnie się gadało. Mam nadzieję, że fajnie, że po prostu omówiliśmy to wszystko i mam nadzieję, że w grudniu zawalczysz, więc będziemy mieli pewnie niejedną okazję jeszcze do porozmawiania. Dzięki bardzo, no i do zobaczenia. Do zobaczenia. Artur Koniksowiński. Dzięki bardzo.